będzie bardzo dobry dzień. W 3 minutach uskrzydlania wita cię Alina Kaźmierczak. Wiecie, że lubię bardzo historie, przypowieści, opowiadania ludowe, które niosą ze sobą jakieś przesłanie. Dziś właśnie przygotowałam taką jedną z nich specjalnie dla was. Pewnego razu mistrz Zen stanął nad rzeką. Przyszedł tam ze swoim uczniem, który przyglądał mu się bacznie, co robi. I mistrz Zen nagle zauważył, że w rzece topi się skorpion. Postanowił go uratować. I kiedy tylko go chwycił i wyciągnął, no to okazało się, że skorpion go urządlił. No to co? Mistrz Zen puścił tego skorpiona i on ponownie zaczął się topić. I mistrz Zen znowu próbował go uratować i chwycić go w dłoń. No a ten uczeń, który się przygląda, mówi: mistrzu, co ty robisz? Przecież on za każdym razem, kiedy będziesz go próbował uratować, to on za każdym razem cię urządli. No i rzeczywiście tak się stało. Wtedy mistrz Zen wyziął liść, podsunął pod skorpiona i w ten sposób uratował zwierzątko. Właściwie nie, co to jest, skorupiaka. I powiedział wtedy do ucznia: wiesz co, bo prawda jest taka, że w naturze skorpiona jest żądlić, w naturze mojej jest nieść dobro i ratować. I to, że ktoś ma inną naturę niż ja, nie powstrzyma mnie, żeby czynić dobro. Nawet jeżeli ktoś mnie skrzywdzi, ktoś mnie urządli, ktoś spowoduje, że mnie to będzie bolało, to ja i tak nie przestanę nieść dobra. Zachowam środki ostrożności, ale to dobro będę niósł, ponieważ taka jest moja natura. A jaka jest twoja natura? Czy twoją naturą jest również nieść dobro mimo wszystko? Pomyśl o tym dzisiaj. Miłego dnia.